To będą najzimniejsze dni od początku roku. Poniedziałkowy poranek w Katowicach przyniósł najniższą temperaturę w całym kraju, bo termometry wskazywały poniżej 11 stopni, a noc z poniedziałku na wtorek również ma ustanowić tegoroczne rekordy. Po wyjątkowo ciepłym styczniu w tym tygodniu odczujemy prawdziwą zimę i pierwsze większe mrozy. Przede wszystkim będziemy mieli bardzo wysokie ciśnienie, nawet dochodzące w środę do 1043-45 hektopaskali, oczywiście zredukowane do poziomu morza. Sporo przejaźnień, nawet rozpogodzeń, mało opadów, słaby wiatr na szczęście, natomiast jeśli chodzi o temperaturę, to utrzyma się termiczna zima. W ciągu dnia lekki mróz jednostopniowy, natomiast w nocy minus 5, minus 9, lokalnie tam, gdzie się rozpogodzi, w jakichś obniżeniach terenu, z dala od gęstej miejskiej zabudowy może spadać temperatura do minus 10, minus 12 stopni. Także nie będą to jakieś bardzo siarczyste mrozy, ale rzeczywiście najchłodniejszy okres tegorocznej zimy. I jeszcze zimniej będzie w górach. Najbliższe dni w Beskidach to prognozy nawet poniżej minus 20 stopni. Dla południowej Polski IMGW wydało ostrzeżenie meteorologiczne o silnym mrozie obowiązujące od niedzieli. A skończy się dopiero 11 lutego w godzinach przedpołudniowych. Także w całym tym okresie będzie niska temperatura. Oznacza to, że pokrywa śnieżna się będzie utrzymywać i troszkę tego śniegu jeszcze przybędzie. Natomiast jeśli chodzi o wiatr, to w tej chwili nie ma tu takiego dużego problemu z wiatrem, szczególnie w tych niższych częściach. Natomiast no, w górach wiatr zawsze będzie troszkę silniejszy, ale nie widać tu jakichś ekstremalnych wartości na najbliższym czasie. Prawdziwie ekstremalne wartości meteorologiczne we województwie śląskim odnotowano ostatni raz w Chorzowie w 2006 roku. Wtedy temperatura spadła do prawie minus 26 stopni.